Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym odcinku Lekkostronniczy TV, który mamy tradycję letnią, Lekkostronniczy na budowie. Jakbyście usłyszeli jakieś dźwięki, jakieś Rysio! To się nie przejmujcie. To jest troszeczkę jak wieczór panieński dla nas, bo dlaczego? To wiecznie są panowie bez koszulek. Taak. I są tak fajnie zrobieni są fajnie i tak są chodzą zrobieni. I tak robią tak. W sensie, ale zauważyłeś, że u takiego kulturysty to jest no. Jak masz tak, to idzie tak, tu jest mniej, a tu jest więcej. A ci panowie tu mają mniej, a tu mają więcej. Ja chciałem powiedzieć, byłem wczoraj właśnie na siłce i tam pan ćwiczył klatę. W bardzo śmieszny sposób ćwiczył tą klatę, nie wiem czy to będzie widać, ale miał tak wypiętą pupę i tak podnosił tak. Ja chciałbym powiedzieć w tej chwili, wyciszyć, wiesz, takie kompletne wyciszenie, bo włączasz Lekkostronniczego, tam jakaś czołówka, oni krzyczą. To jest zupełnie niepotrzebne do tego, co my dzisiaj chcemy wam przedstawić. Nie, to jest zupełnie inne. Otóż jest pani i ona się nazywa Bronnie, co jest takie dziwne imię. Jak ciastko, jak Bronnie. I ona pracuje w hospicjum i zauważyła, że dosyć często powtarzają się te same żale wygłaszane zaraz przed śmiercią przez ludzi. Gorzkie myśli. Zanim, gdzieś czytałem ostatnio, że faceci koło 30 zaczynają mocniej myśleć o śmierci. W sensie, to nie jest chyba tak, że w ogóle zaczynają nagle od 30 już w górę myśleć o śmierci, tylko może od 30 do 40, ale że koło 30 faceci mają jakąś taką manię wpadania myślenia o tym, jak się skończy życie. Bo dzisiejszy odcinek będzie metafizyczny troszeczkę. O życiowy, ale metafizyczny. Najczęściej wypowiadane zdanie przed śmiercią. Chciałbym mieć więcej odwagi, żeby żyć prawdziwym dla samego siebie. A nie tak, jak inni oczekiwali, żebym żył. Że wracasz do domu i musisz sobie, jasna cholera, i tak co dzień. I nie chcesz się z tego wyrwać, bo ci ciężko. Masz tak, że żyjesz nie sobą, czy jesteś raczej sobą? Dobrze, ja myślę, że żyję sobą. Bo ty się zawsze śmiejesz. Ja się nigdy nie śmieję. Ty się zawsze śmiejesz. Ja się zawsze śmieję. Nigdy nie śmieję. To ja chcę, żeby to był poważny odcinek. Mhm. Czy ty uważasz, że kiedy ja przychodzę do pracy, tak? Do ciebie i mówię ci, cześć Karol i tak dalej. Nie mówisz tak. No nie mówię tak. No. Czy ja siedzę i czekam na ciebie i ty przychodzisz i ja robię tak. I wtedy myślę, że jesteś sobą, w 100%. Wtedy myślę, o, Władek jest w swoim sosie. No dobra, no to masz rację. A czy jak ty wchodzisz i robisz tak? Znaczy, tu są drzwi, ja narysuję, tu są ty, ja siedzę, jestem tobą, tak? Ty jesteś mną, dobra. To udawaj mnie. A ty wchodzisz i tu są drzwi i robisz tak. Siema, Włodek. A jak wchodzisz tak? To też jestem sobą. Zaglądasz jak czapla? Czapla? I wchodzisz. Jak się jest młodszym, to na pewno bardzo często można powiedzieć, że robisz nie to, co byś chciał robić, tylko robisz to, czego nie wiem, od ciebie oczekują rodzice. Albo czego od ciebie oczekuje twój partner. I w takim długofalowym myśleniu wydaje mi się, że po pierwsze cholernie ciężko byłoby tak przeżyć życie i jedyne, o czym sobie myślę, że to jest możliwe, to na przykład umierając, czy tam będąc hospicjum, czy w ogóle cokolwiek, to możesz sobie powiedzieć w takim kontekście, że nie robiłem to, co chciałbym robić, a to, co wymagali na mnie inni, w kontekście takich kilku punktów w życiu, wiesz, wiem. A nie, dobrze, jedziemy dalej. Chciałbym, żebym nie pracował tak dużo. Kurde, znaczy... No co, to jest bardzo poważne, bo ludzie mają rodziny, ludzie mają dzieci, żony i zaniedbują jedna rzecz pracy. Ale właśnie wydaje mi się to akurat, że to jest takie... No dobra, no a z drugiej strony, no to co? No to wiesz, co, w sensie... mówisz, że to zdanie jest wypowiedziane tylko dlatego, jest że jest pod wpływem emocji. Nie, jest post factum. Ja to mówię ludziom, którzy to mają jeszcze prefaktum, którzy mają całe życie przed sobą i mogą z tym życiem zrobić, co chcą. No. Mogą albo pracować dużo, albo nie pracować dużo, albo to jakoś balansowe. Bardzo ja chciałbym, żeby się zastanowili nad tym ludzie po prostu, bo to wiesz, wbadasz w wir, idziesz do korpo, ubierasz ładny garnitur, zamieniasz się w szczura, napieprzasz i do i biegniesz po tym kołowrotku. I w przyszłości do 67 roku, aż emerytura cię dopadnie, kiedy już masz tu cię szczyka, tam cię szczyka, penis też szczyka. Już dawno nie pamiętam z czasów swojej świetności. Właśnie, już dawno nie szczyka. Już dawno nie szczyka. W sensie, I wish I didn't work so hard. No, I wish, no. Chciałbym mieć odwagę wyrażać swoje emocje, uczucia. Ja przepraszam, bo tłumaczę z angielskiego tak na żywo. Rozumiem, tak na żywo to jest symultanicznie, to mam słuchawkę, to jest ciężkie. I jak to rozumiesz? Ja to rozumiem tak, jak w filmach się to zawsze rozumie. Ktoś jest stary i wie, że zaprzepaścił szansę pogodzenia się z córką i nigdy jej nie powiedział, że... Nie widziałeś tego? No właśnie nie. Jesteś całe życie z jedną kobietą, ale zawsze kochałeś tą Hankę. Tą Hankę. I ale nie miałeś odwagi do niej podejść, bo ona już była z Robertem i nie chciałeś im niszczyć związku. Roberta to... też bym go... Hanka, odejdź od niego, ja będę przy tobie zawsze i wszędzie. A Hanka, ale jestem z Robertem. I wtedy bam, wiesz... Roberta? Bam. A Hankę?
No i jesteście... A obecną żonę? No a obecną żonę by sobie musiała jakoś poradzić, bo nie mieliście jeszcze dzieci. A, nie mieliście jeszcze dzieci. Czyli to jest cała historia. Tak, Jezus. Ale takich historii chyba w życiu jest dużo. No to dlatego są filmy. Ja ich nie... No właśnie. Lubimy oglądać filmy o sobie. Ja na przykład lubię oglądać Batmana najbardziej. Super. No, jakie to jeszcze? Jackass. Nie oglądałem Jackassa nigdy. No ale wiesz co robią. No, wiem, że różne rzeczy robią. Wjeżdżają w ścianę na przykład. Żałuję, że nie robiłem szalonych rzeczy. Jakby przed śmiercią, bo załóżmy w każdej sali jest telewizor, puszczali ci Jackass, to każdy by miał takie, kurczę, żałuję, że nie byłem szalony, jak byłem młodszy. Dalej. Dobra, uczucia. Uczucia są ciężkie. To jest dobre. Ciężki. Dobry, ciężki. Podoba mi. Inaczej. Wyrażajcie swoje uczucia. Wyrażajcie, bo co ja codziennie Włodkowi mówię, Włodek. Jak mnie nienawidzisz, to mi powiedz. Jak ja uwielbiam z tobą pracować. Codziennie rano to jest moje pierwsze zdanie przez do biura. Ani razu tak, nie powiedzieć. Włodek. Ani razu nie powiedzieć. Teraz ci mówię do dwa razy już. Włodek uwielbiam z tobą pracować. A teraz żartujesz. Nie. Tak. Praca z tobą to jest dla mnie czysta przyjemność. Lepszą pracę to tylko miałbym, jakbym był aktorem porno. Nie ma lepszej pracy dla mnie w tym momencie. To jest najlepsza praca. Prawda, Karolina? Karolina nie ma zdania. Ale to nie jest fair, że ty mówisz to na żarty, a nie na żarty. Nigdy w życiu nie powiedziałeś Włodek. To jest najlepsza praca z tobą, jaką mogę. No, ani razu mnie. No to ci właśnie powiedziałem trzy razy. Teraz to przed kamerą się nie liczy. Właśnie przed kamerą. Przed kamerą jesteś. Wiesz, że ten film będzie miał otworzeń i za każdym otworzeniem będę to mówił trzy razy. Czyli liczba otworzeń przez trzy razy. Jak ci będzie smutno, jak ci będzie źle, puszczę ten film. To jest prawda. Chciałbym mieć więcej kontaktu z moimi przyjaciółmi za życia. No, ja już. Masz jednego prawdziwego przyjaciela, który jest zawsze przy tobie. Codziennie 8 godzin, aż do zażegania, aż mówisz sobie, już nie mogę. Ale ja przyznam szczerze przed kamerą, że ja zaniedbałem moich przyjaciół od czasu, kiedy pracuję z tobą. Wiem. Ja przepraszam tych ludzi i to po prostu wynika z tego, że no, tak jak mówię, no, wkręcasz się w ten wir i ciężko ci się wyrwać i jak będę umierał, to też pewnie tak powiem. Ja się naprawdę boję, jakie ja będę miał myśli, jak będę umierał, bo prawdopodobnie będę miał bardzo pokręcone myśli. Bardzo pokręcone. Nie w takim stylu kinki, w sensie... No nie, no wiem, domyślam się. Tylko w takim stylu metafizycznym. Typu... Czy jest niebo? No nie, jest niebo, bo to jest zbyt ogólne. Ale każdy wie, o co chodzi. No właśnie, nie mam żadnego pojęcia. Mówię serio. No, metafizyczne, no. Nie miałeś, jak byłeś w liceum, to nie miałeś tak, że się zastanawiałeś nad sensem życia? To ja już nic nie mówię, bo widzę, że nie mieliście i teraz to będzie to, że jestem dziwny. Ale nie, to daj przykład, daj przykład. Nie. Przykład, nie musi być to, o czym myślisz. Na przykład, po co żyjemy? No podstawowe pytanie, no żyjesz, po co żyjemy? No właśnie, no a ty dlatego nie chciałeś wyjść na dziwaka. Nie wychodzi na dziwaka. Ale to już, ale na pewno są ludzie, którzy mieli no takie na pewno, myśli. No właśnie o to ci chodzi. No git, przecież ja nie musiałem mieć. No ale inaczej, trudno nie mieć takich pytań, skoro żyjesz. A później mi powiedzieli, że takie pytania zadają sobie tylko ludzie chorzy psychicznie. Ktoś tak powiedział, Włodek. Kto ci tak powiedział? Głupie, to jest proste. Chciałbym pozwolić sobie na bycie szczęśliwszym. No właśnie, chciałbym być bardziej szczęśliwym. Mieć możliwość bycia bardziej szczęśliwym, ale taką możliwość wewnętrzną, czyli pozwolenie sobie na to, żeby być szczęśliwym. Tak. Ale to jest tak naprawdę składowa tych wszystkich wcześniejszych zagadnień, no nie? Czyli wiecie, na to się składa strasznie dużo rzeczy i to jest wałkowane i to są klisze takie, że aż po prostu mi język drętwieje, jak chcę o tym mówić, ale taka jest prawda, że wiesz, że masz dobre życie w domu. No. Jeżeli masz dom, masz w ogóle dom, masz za co kupić chleb. No masz whisky, no przynajmniej 12-letnią i zawsze ją masz. To już ubogaca cię. Masz dobrą, kochającą żonę. Albo przynajmniej trzy kochanki. Też cię ubogacę. Albo nie masz żony, jak nigdzie jej nie chciałeś. Albo nie masz chłopaka. Jesteś spełniony zawodowo. Chciałeś napisać całe życie książkę. Napisałeś. Może się nawet udała i była spoko. No, można kręcić jakiś film. W sensie, a do czego dążysz? No dążysz, że to jest właśnie ta składowa. To jest to. Pozwolenie sobie, żeby być szczęśliwszym. Aha, jeżeli, czyli robić rzeczy. Jeżeli od 13 roku życia marzyłeś o tym, żeby napisać książkę i ją piszesz w końcu, to jest jak gdyby taki, wiesz, czek. No czyli nie? Po prostu musisz realizować marzenia. Ja nie mam czegoś takiego. W sensie... No jak nie miałeś, że zawsze chciałeś mieć problem z Włodkiem? Nie mów takich rzeczy. Powiedz, że miałeś. Jak już zaczęłeś mnie robić, to było spoko. Ale nie, przed tym. W sensie, tym że wiesz, że nie miałeś tak, że wewnętrznie rozpierdolić. Przestań. To są właśnie takie małe rzeczy, o których nikt nie wie poza wami tak naprawdę, do których trzeba dążyć. Bo jeżeli chcecie wyjść, nie wiem, na Mount Everest, czy nie wiem, chcecie napisać książkę, czy chcecie robić zdjęcia, czy chcecie nakręcić film. Po prostu ja powiem tak, ludzie boją się porażki. I jak ludzie się przestaną bać porażki, to już będzie git. Bo gwarantuję wam, że siedząc w domu jest fajnie, bo jest komfortowo, ale jak się wyjdzie z tego domu i zacznie się robić te rzeczy, to może się udać, może się nie udać. Jak się uda, to jest zajebiście, będzie się cieszyć, a jak się nie uda, to sobie powiedzicie, niepotrzebnie to robię, więc już tego nie będę robił. Jak sobie nauczycie się w sobie wyrabiać nawyk akceptowania porażki i wyciągania jakiejś nauki z tej porażki, bo to po to jest przecież porażka w życiu, to już będzie git. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jutro się widzimy, wracamy normalnie. Budowa trwa, gołuszka. Panowie chodzą, nazy. Od którego to było roku? 1990 chyba, tak? Słabo, 92. Trzymajcie się i bądźcie lekko stronnicze.